Poznań w Paliszewo. Jakiś czas temu zgłaszaliśmy taki dysonans poznawczy, że jak to jest możliwe, że ośrodek nauki jazdy musi wyjeżdżać przez przejście dla pieszych. Z tego co wiemy, właściciel jest także nie pojedynczym egzemplarzem, bo jest także instruktorem prawa jazdy i prezesem, a także jest, uwaga, biegłym sądowym. Były tam słupki, jak widać, ale ich nie ma. Jedyny wyjazd jest przez przejście dla pieszych. Jak to tłumaczy instruktor swoim podopiecznym? A z drugiej strony, czy w takim fajnym, zabytkowym pyrtlu to takie płociska, samochodziska, czy to w ogóle tak z tą ustawą krajobrazową, czy jakoś tam tak to współgra? Ma tak być? Panie prezydencie, policjo, miejski inżynier ruchu, zróbcie coś z tym, bo to jest obciach. No przy okazji by się przydało przejście wymalować. Róbcie coś, nie czekajcie na trupa. Ani na utopienie się zawodnika. Słupki były, ale się zmyły. Dziękuję.